Dzisiaj chcemy wam powiedzieć o żywym Bogu, którego spotkaliśmy w naszym życiu, którego ja spotkałem w moim życiu. Słowo Boże nam mówi, że nie ma większej miłości od tym, jeśli kto oddaje swoje życie za przyjaciół swoich. Chcę tutaj powiedzieć o tym, że Jezus Chrystus, On umarł za twoje grzechy, że On na krzyżu Golgoty pokazał nam swoją miłość do człowieka. On na krzyżu Golgoty, On tak bardzo umiłował świat, Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie zginął, ale miał życie wieczne. On daje życie wieczne za darmo, na krzyżu Golgoty. On poniósł śmierć za ciebie i za mnie. On twoje grzechy i wszystkie twoje przebaczył na krzyżu Golgoty. Tam 2000 lat temu dokonało się odkupienie za twoje grzechy. Tam w Jerozolimie Jezus Chrystus, On pokonał grzech, On pokonał diabła. On pokonał. I chcę tutaj powiedzieć o tym, że On, Jezus Chrystus, On jest zły, ja zwyciężam przez Niego teraz. I chcę krótko powiedzieć moje świadectwo mojego życia, jak ja spotkałem osobiście Jezusa. Wiesz, ja byłem człowiekiem, który chodził do kościoła. Ja przyjmowałem sakramenty, ja się spowiadałem. Ja byłem człowiekiem religijnym, ale żaden człowiek nie był w stanie mi pomóc. Żaden człowiek nie mógł mi wybaczyć moich grzechów. Żaden człowiek nie mógł mnie uzdrowić. Ja szukałem w wielu ludziach rozwiązania. I chciałem rozwiązania, chciałem przyjemności. I byłem zniewolony grzechem, nienawidziłem swojego życia. I pewnego dnia przyszedłem do Jezusa i powiedziałem: chcę Cię poznać osobiście. Powiedziałem, że ja już nie chcę tej religii, że ja się brzydzę religią, że już nie chcę tych przykazań, że ja już nie chcę tych zasad i reguł, że ja chcę naprawdę Cię poznać, że ja chcę naprawdę Cię doświadczyć, Jezu, w życiu. I ja się modliłem i powiedziałem: Jezu, przyjdź do mnie. Zawołałem do Jezusa i powiedziałem: Jezu, przyjdź do mnie, przyjmuję Cię jako mego Pana i Zbawiciela. A Słowo Boże nam mówi, że jeżeli wyznamy swoimi ustami, że Jezus jest Panem i uwierzymy w sercu swoim, że Bóg wskrzesił Go z martwych, zbawieni będziemy. Kto wezmie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. I ja tam w pokoju zawołałem do Jezusa, zawołałem do Niego. I On przyszedł do mnie osobiście i On mnie zbawił, i On mnie zbawił, i On uratował moje życie. Ja zawołałem, ja powiedziałem tylko trzy słowa, powiedziałem: Jezu, przyjdź do mnie. Ja powiedziałem: Jezu, przyjdź do mnie. I On przyszedł do mnie. I chcę tutaj powiedzieć o tym, że Jezus Chrystus, On chce, abyś Ty był zbawiony, On chce, abyś Ty miała osobistą relację z Bogiem. Ale jest jeden problem. Problemem jest grzech między człowiekiem a Bogiem. I tylko Jezus Chrystus, On jest rozwiązaniem grzechu. On jest jedyną drogą do Ojca w niebie. Słowo Boże nam mówi, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. Tylko Jezus Chrystus. Nie żadne figurki, nie żadne obrazki i Maryjki. Jezus Chrystus, On jest jedynym pośrednikiem. Jedynie On może Cię zbawić. Jedynie On jest ratunkiem dla Twojego życia. Tylko On może uratować Twoje życie. Tylko On może przemienić Twoje serce. Tylko On może uleczyć rany w Twoim sercu. Jezus Chrystus. I On powiedział swoim słowem: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spragnieni i utrudzeni, a ja wam dam ukojenie. On powiedział: przyjdźcie do mnie. Przyjdź do Jezusa dzisiaj. Przyjdź. Oddaj Mu dziś swoje życie. Oddaj Mu dziś panowanie swojego życia. Ster swojego życia. Powierz Jezusowi. Powierz Jemu. Powierz Jemu. Dziś jest dzień, kiedy możesz Go spotkać. Dziś jest dzień, kiedy możesz zwyciężyć w swoim życiu. Dziś jest dzień, kiedy nowe życie może być udziałem w Tobie. Dziś Królestwo Boże może zamanifestować się w Twoim życiu. Nie musisz szukać gdzieś Boga daleko. Ja myślałem, że Bóg jest gdzieś daleko. Gdzieś w chmurach. Gdzieś daleko w galaktykach. Ja myślałem, że gdzieś tam jest Bóg. Ale nie wiedziałem o tym, że On jest realny tutaj na ziemi. Pod postacią Ducha Świętego. Ja nie wiedziałem tego. I dopiero kiedy zawołałem do Jezusa, On przyszedł, On dotknął mojego serca, i On dotknął moje życie, i On mnie zmienił, i On chce Ciebie zmienić, On chce zmienić Twoje życie, On chce, abyś Ty podał Mu swoją rękę, abyś dziś poddał się Jemu całkowicie, a On będzie prowadzić Twoje życie, On będzie prowadzić Twoje życie. Dziś na tym miejscu modlimy się też o chorych i zniewolonych. Jeżeli masz jakąś chorobę w ciele, jeżeli jesteś chory, to tutaj możesz przyjść do nas,
a zostaniesz uzdrowiony. Przyjdź, doświadcz mocy żywego Boga. Amen.